Dobrek! 1 maja, słuchajcie, dzisiaj jest 1 maja, idzie się na pochody, zakłada się czerwone koszulki, a ja, że nie mam dzisiaj czerwonej koszulki, to sobie odebrałem czerwone autko. Non più trai farfalloni amoroso, notte giorno di torno girano, delle belle turbando a riposo. Ma ci sei trovato un cibo d'amor, delle belle turbando e riposo, ma ci sei trovato un cibo d'amor. Non più avrai questi bei panacchini, quel cappello leggero galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio. Mam je tutaj na platformie. Jest takie niskie, że tylko kawałek dachu tutaj widać. Widzicie? O! I czekam teraz w serwisie, żeby mi bramę otworzyli, bo wszystko pozamykane. Co się z Ferką stało? To jest... A w ogóle, co to za Ferrari? Żeby ktoś nie wiedział. To jest Ferrari 296 GTB. Nie wiem, czy widać, czy nie widać. O! To ma taką fajną skórę. A propos, moje uwalone ręce bardzo fajnie pasują do koloru tej skóry. Przyjechał Guguś do Berlina, usiadł w restauracji, zjadł obiad, wychodzi, auto nie pali, świeci się wszystko. Nie dziwię się, słuchajcie, pomierzyłem akumulatory, to jest hybryda. I na akumulatorze raz się pojawia 1 V, raz się pojawia 19 V na 12-voltowym akumulatorze. Ja mówię, o chłopie, to jest serwis. No i właśnie mam go i odwożę do serwisu. Fajne autko, jak jeździ. Co się rzadko zdarza. Czekam kurde na portiera, chłopie, gdzie ty jesteś, czekajcie. Może spać się ma portier. Okno otwarte, a tego nie ma. No, wiecie co, czekajcie, to ja wam pokażę tą Ferkę. Jak już tak sobie stoimy. Zaczym portier przyjdzie. O, taka Ferka. Zobaczcie. Czy to jest metalowa felga? Przepraszam, tarcza. Powiedzcie mi, jak się znacie. Bo mi się wydaje, że nie. Takie autko. Ładne, bardzo ładny kształt, trzeba powiedzieć. Tu ma kunia. O, portier otwiera bramę. To będę wjeżdżał. Teraz wam otworzę to auto i pokażę wam w środku. Dziadek przyszedł, ledwo chodzi. Ze 140 lat ma. Pytam się go, gdzie odstawić, mówię, tam jest Ferrari, tam se znajdź miejsce, a nie to postawimy pod drzwiami. A tak to już jest. Czekajcie, gdzie tu jest, kurde, ale tu Ferek stoi, ojejku. Czy ja tu znajdę miejsce jakieś na to Ferrari? Jak nie wiecie, gdzie jest najwięcej Ferrari, ja wam powiem, w serwisie. Tymi samochodami się jeździ raz na ruski rok. A serwisować trzeba według książki non stop. I potem takie efekty są tego. Kurde, tutaj między tymi autami. Jeżdżę między autami, które są miliony warte niekiedy. Dobra. Ferrari. Widzicie, o tu mamy Ferrari Berlin. Jakby ktoś nie wiedział, znajduje, chciałby sobie ktoś kupić, to ono się znajduje na ulicy Hindenburgdamm. Same Ferrari, a miejsca na mnie, dla mnie na Ferrari nie ma, tam jest pod drzwiami, nie zaparkuje, tu mi się kurde nie zmieści, idziemy poszukać miejsca na Ferrari, kurde, nie ma miejsca, panie, a tam jest fajna taka BMW-ka. I słuchajcie, wychodzi na to, że będę musiał na parkingu dla BMW zaparkować. A zobaczcie, widzieliście tego SUV-a nowego Ferrari? Ładna linia, nie? Oj, ładna linia. Ładne jest, podoba mi się. Co wy sądzicie? Piszcie w komentarzach. Czy byście takiego przyjęli? Łachaki. Okej.
anhalten? Ach, egal, ja. Zobaczmy sobie tą bestyjkę. Tak się to otwiera, jak spuczka w kiblu. Poważnie. Tak to wygląda, zobaczcie. Piękne siedzenie. No nie będę tego dotykał, bo... Ale to jest fajny nebuk, czy zamsz, czy co to jest, guma. Tak jak z gumowców. Ładne autko. Ładne, naprawdę ładne autko. Jak jeździ? Zamkniemy to. Oddamy portierowi i to wszystko. I ja robię następne zlecenie. Fertkę odstawiłem do serwisu. No bo co z tym zrobić? Muszę sobie ręce po niej wytrzeć. Ręce miałem brudne, kurde, nie szło nawet tych tapicerki do tego. Rękawice gdzieś podziałem, nie wiem gdzie. Dzisiaj pracuję bez rękawic. Słuchajcie, i teraz co było z tym samochodem? Ja już wam mówię, co z takim samochodem jest. Nowy samochód. Te samochody mają tam, wiecie, przejechane po 5000 km. I tylko widzicie, parking Ferrari pełny. Dlaczego tak się dzieje? To nie tylko Ferrari. Te wszystkie grube fury, Ferrari, Lambo i te wszystkie inne mesie jakieś tam specjalistyczne, Astony, Martiny. Dlatego, że te samochody stoją schowane w garażach, bo kupują je ludzie jako inwestycja. Jeżdżą nim w roku, mówię, raz. I on teraz tak, facet sobie wyjechał, poszedł do knajpy, wypił kawę, no i auto się w międzyczasie rozpieprzyło, tam chyba akumulator się zepsuł, ale tylko które pytanie i tak dalej, ja nie będę tego na ulicy naprawiał, samochód na gwarancji i tak dalej, zmierzyłem tylko baterie, a tam takie kurde pokazywały mi cuda na mierniku, że mówię, daj spokój, do serwisu z tym i to wszystko, no, to jest to, jeżdżą samochodem raz w roku na wycieczkę i potem takie cyrki się dzieją, najgorsze co może być dla samochodu, jak on stoi, pamiętajcie sobie raz na zawsze, samochód ma jeździć. Oto został zbudowany. Macie jakieś pytania? Co sądzicie o takim samochodziku? Czy byś tak chcieli taki? Piszcie tam w komentarzu. Tekst Ferrari. A jeżeli chcecie więcej tego typu filmików, to piszcie mi. Będę robił więcej. Nie zapomnijcie suba, dajcie lajka, żebyście nie przegapili następnych świetnych produkcji moich. Żeby was to nie ominęło. Dzwonek naciśnijcie, tam jest taki dzwoneczek. Nie naciśniesz dzwonka, to nie zostaniesz poinformowany o nowych tych filmach. Jezus Maria, jaka wiosna, jak te dziewczyny chodzą ubrane. Normalnie, pokażę wam. Nie wiem, czy powinienem. Tak chodzą ubrane. Jakby się moja siostra tak ubrała, to by ojciec powiedział, te spodni zapomniałaś. Takie to były czasy. Dobra, słuchajcie. Tego bimbadła tam dzwonek chcę nacisnąć. Ode mnie to wszystko. Jakiś Porsche na mnie tam teraz czeka. Jadę zobaczyć co to jest. Do rzeki to wrzucę i cholera. Nie wszystko. Nara, hej.